A moim i Państwa gościem jest pan Kosma Złotowski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna już debata na temat praworządności w Polsce. No i w jakiej atmosferze przebiegało spotkanie? No tak, ta debata rzeczywiście się odbyła. To jest taki liceum z 2015 roku. Odbywa się to na podstawie każdej poprzedniej rezolucji Parlamentu Europejskiego, bo Parlament w tych kolejnych rezolucjach powołuje się na swoje poprzednie rezolucje. Debata była jak zwykle zupełnie obok faktów. To znaczy przytacza się fakty, które są zupełnie fałszywe, po to, żeby je móc omówić i po to, żeby móc skrytykować polski rząd, polską większość parlamentarną z powodu faktów, które tak naprawdę nie są faktami, jak choćby te strefy LGBT. Wczoraj się okazało nawet, że dotarło coś takiego do pana Verhofstadta, dlatego że zamieścił tweeta z fotografią tych stref LGBT w Polsce, a potem tego tweeta usunął. Znaczy dotarło do niego wyjaśnienie, że to właśnie działacze ruchu LGBT przykręcają te tabliczki, fotografują się na ich tle, po czym tabliczki zdejmują, a zdjęcie zamieszczają w sieci. Na ile te takie groźby, już można powiedzieć, które płyną ze strony Unii Europejskiej dotyczące obcinania budżetu i pieniędzy, które mogą trafić do Polski, są faktycznie realne i jakimi narzędziami dysponuje na ten moment Parlament Europejski, aby wywrzeć ewentualne naciski na Polskę właśnie w związku chociażby z grupami osób LGBT? Nie, pani, ta rezolucja, którą Parlament przyjmie, bo jeszcze nie przyjął, no ale z całą pewnością przyjmie, nie ma żadnego prawnego znaczenia, ponieważ to jest dokument nielegislacyjny. Natomiast oczywiście to rodzi jakąś atmosferę wokół Polski, ale co wokół Węgier, coraz bardziej gęstą i wcześniej przyjemną. Sam parlament dzisiaj nie dysponuje możliwością stworzenia takiego mechanizmu, ale może odrzucić budżet. Dał już temu raz i raz. No więc to jest oczywiście działanie niebezpieczne. Wiceszefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że środki unijne nie trafią do Polski właśnie, jeżeli będą naruszone podstawowe prawa grup LGBT. No tak, a są naruszane? Nie są naruszane. Nie są naruszane żadne prawa podstawowe, żadne prawa grup LGBT. Wszyscy oni mogą sobie żyć, skutecznie swój styl życia. Nie jest to w żaden sposób nikomu zabronione. A jakby pan ocenił te głosy, które się rozkładały wczoraj na sali plenarnej, to jest tak, że większość przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej zgadza się z tą opinią, jakoby w Polsce były łamane i czy to prawa osób LGBT, czy właśnie praworządność, czy może pojawiły się też takie głosy, które jakoś wspierały Polskę na tej arenie? No zawsze się pojawiają głosy rozsądniejsze, ale te debaty zwykle odbywają się w takim składzie, że z jednej strony jest reprezentacja Polaków, którzy zwracają siebie nawzajem, czyli opozycja plus Prawo i Sprawiedliwość. No a ta grupa posłów polskich opozycyjnych wspierana jest przez różnych lewicowych, wojujących lewicowych posłów, takich jak pan Ingfeld, czy pan Aguilar López, który jest byłym hiszpańskim ministrem sprawiedliwości w rządzie pana Zapatero. I to już sam ten dowód wskazuje, kto to jest. Wiemy, że w środę Parlament Europejski ma zagłosować nad poprawkami do raportu krytykującego stan praworządności w Polsce. Dzień później europosłowie mają zająć się całością tego projektu. Czy to powinno jakoś zaniepokoić rząd w Polsce? No tak, oczywiście, że powinno niepokoić rząd w Polsce, dlatego że to jest akcja, której celem jest zrobienie Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jak najgorszego PR-u. No i w
w tym sensie to oczywiście niepokoi rząd polski. Pani poseł Halicki powiedział, co wczoraj wyraźnie, on doskonale wie, że ten raport jest nieprawdziwy, ale jednak powiedział, że on nie chciałby takiego raportu, ale to jest niestety raport prawdziwy, który mówi o faktach. No nie mówi o faktach i Halicki to doskonale wie, ale też powiedział w następnym zdaniu, że on ma nadzieję, że następnym razem Polacy wybiorą taki rząd, który z taką krytyką nie będzie musiał się liczyć. No to znaczy większość parlamentarną złożoną z Platformy Obywatelskiej. Jak Platforma będzie rządziła, to będzie wszystko dobrze, chociaż oczywiście w prawie nie będzie się zmienić. Gościem Popołudnia Wnet jest Kosma Złotowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Teraz odejdźmy na moment od tematu relacji pomiędzy Polską a Unią Europejską i zajmijmy się Białorusią. Jak pan ocenia reakcję Unii Europejskiej dotyczącą wydarzeń na Białorusi? No tutaj oceniam to dość dobrze, dlatego że właściwie prawie wszyscy posłowie biorący dzisiaj udział w debacie za tym, żeby wspomagać społeczeństwo obywatelskie na Białorusi, no widać, że te wartości podstawowe, demokratyczne są wspólne dla wszystkich. Myślę także, że pan Józef Podel, który jest stałym przedstawicielem polityki zagranicznej, a jednocześnie brał udział w tej dzisiejszej debacie, czy przysłuchiwał się tej dzisiejszej debacie, wyciągnie takie wnioski, że Komisja Europejska ma pełen mandat w Parlamencie Europejskim do tego, aby stosować wobec reżimu Łukaszenki jak najdalej idące środki. No a jakie to mogą być środki? Mówimy pewnie o jakichś sankcjach. Wspomniał pan o szefie unijnej dyplomacji. Josep Borrell powiedział takie zdanie, że jeżeli Unia Europejska ma utrzymać swoją wiarygodność, to powinna takie sankcje nałożyć jak najszybciej, jeszcze przed szczytem, który ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Tak, i taki wniosek z tej debaty wypływa, a sankcje nie tylko wobec tych głównych przedstawicieli reżimu, ale także wobec zidentyfikowanych poszczególnych policjantów, czy członków OMON-u, czy milicji, którzy tych gwałtów, tortur dokonują, a są rozpoznani z imieniem nazwiska. No bo przecież ci ludzie się znają. A my wiemy, mamy też listę, oczywiście nie wszystkich, ale wielu, bardzo wielu nazwisk takich ludzi, takich żołnierzy czy milicjantów. Więc oni też powinni trafić na tę listę. To będzie wtedy dość dotkliwa sankcja, dlatego że wielu z nich raz w tygodniu przynajmniej wybiera się na zachód tego Unii Europejskiej. A tu się okaże, że Slavan Zamknięty. Jak prześledzimy historię innych państw postsowieckich, innych państw, które są zależne od Rosji, to wiemy, że takie sankcje mogą nie być wystarczającym środkiem, który wpłynie na rząd białoruski. Tam jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, bo część Białorusinów, duża część jest prorosyjska, tudzież ma te swoje kontakty z Rosją, określa jako dobre i wcale w taki jednoznaczny sposób nie chcą pójść na zachód. W związku z tym takie pytanie, czy Unia Europejska może ograniczyć się tylko do nałożenia sankcji, czy powinna przedstawić jakiś plan realnej oferty, alternatywy dla Białorusinów, aby zachęcić ich do tego, żeby właśnie pójść bardziej w stronę Zachodu. No ale się jak najbardziej. I po pierwsze taki plan jest zapowiadany przez pana premiera Morawieckiego. Za chwilę zostanie przedstawiony, to jest po pierwsze. A po drugie, oczywiście, że trzeba wspierać przede wszystkim to społeczeństwo obywatelskie, czym ono się wyraża? Ono się wyraża w niezależnych mediach. Musimy wspierać te niezależne media. Musimy też wspierać niezależnych dziennikarzy oraz te media, które na Białoruś nadają. Mam na myśli naszą telewizję Bielsa, która trafia do Białorusinów, chociaż tam jest niemile widziana czy zakazana. Powiedział Kosma Złotowski. No jeszcze jedno zdanie, no musimy też jako Unia Europejska, ale przede wszystkim jako Polska fundować stypendia dla białoruskiej młodzieży, która chciałaby studiować w Unii Europejskiej czy też w Polsce. I czy pojawiają się takie projekty w Unii Europejskiej?
Jeszcze raz? Czy prócz takiej deklaracji, że pan mówi, że musimy, to pojawiają się już jakieś konkretne rzeczy albo są jakieś projekty przedstawiane przez innych członków Unii Europejskiej? Bo wiemy, że Polska stara się pomóc w taki konkretniejszy sposób, co jest zrozumiałe ze względu najbliższego sąsiedztwa tutaj z Białorusią i ważnej roli Białorusi, jaką Białoruś pełni dla Polski. Ale czy w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej pojawiają się jakieś konkretniejsze projekty właśnie takiej pomocy dla Białorusi? Ja myślę, że w Parlamencie Europejskim nie, ale atmosfera tej dzisiejszej debaty z całą pewnością z Komisją Europejską, bo to jest organ wykonawczy, do przedstawienia takich projektów. I to mam nadzieję nastąpi tym szybciej, im bardziej konkretnie swój plan przedstawi za chwilę pan premier Morawiecki. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Popołudnia Wnet był Kosma Złotowski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu.